RL Exchange, szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj przetestujemy sobie nowego bolida F1. Ogólnie ten tutaj jest z poprzedniego roku. Nowy jest oczywiście w sklepie z przedmiotami, w zakładce Formuła 1. Prawie bym zapomniał, oczywiście wam też od razu przypominam, żebyście wpisali kod EDEK albo jakiegoś innego twórcę, którego chcecie wesprzeć przed zakupem. No i co, od razu dokonuję tutaj zakupu. A, okej, dla wszystkich, zaraz to wszystko ogarniemy. I jeszcze wam powiem, że McLaren wrócił do sklepu, gdzie macie za darmo do odebrania taki oto zestaw, gdzie jest takie fajne malowanie oraz baner. No i jeszcze z okazji tego, że F1 jest w sklepie, to też jest taki baner oto z Afryko do odebrania. Dlatego jak komuś się podoba, no to może sobie odebrać, się to już odebrałem. No i dobra, zobaczmy, jak bardzo się różni jeden bolid od drugiego. Wygląda podobnie, ale się trochę różni. Opony mi się bardziej podobają w starym, ale generalnie całość mi się podoba chyba bardziej w nowym, chociaż ciężko powiedzieć, są ogólnie bardzo podobne, no ale to chyba nie może być dużej zmiany, no chyba żeby dali jakieś bolidy, nie wiem, Formuła 2, nie znam się na tym. Dobra, ja wybieram już sobie ten odpowiedni nowy model. Co do malowań, to jest tutaj polski akcent, czyli Orlen. Ja generalnie chyba wezmę Ferrari, ponieważ, nie wiem, zawsze lubiłem Ferrari, no ale tutaj z McLarena jeszcze bardzo fajnie wygląda to malowanie Miami, no ale dobra, powiedzmy, że będziemy jechali tym z Ferrari. Kolorów niestety nie można zmienić, opony też są tylko jedne, dziwne są te takie felgi w środku. Boost można wybrać dowolny. Na dach nic nie dajemy, antenki nie damy. Wybuch można dać dowolny. Ślad spod opon można dać dowolny, więc to może być takie też śmieszne, że na przykład jedziesz bolidem i masz takie dwie rakiety. No i dźwięk silnika. Po prostu Formuła 1, nic więcej tu nie ma do dodania. No i dobra, standardowo na samym początku trochę freestylu i potem zagramy mecz rankingowy i w międzyczasie zobaczymy hitbox. Z tego co pamiętam, ej, w ogóle śmiesznie wygląda w gierce, tak fajnie, fajne są te opony w samej grze, wydaje mi się, że jest... Nie wiem, ojeju, jaki fajny pinch już siadł. Ale wydaje mi się, że może być lepszy do grania, bo ta poprzednia formuła ogólnie to była trochę niegrywalna. To nie wiem, zaraz zobaczę, czy na przykład ten zderzak cały z przodu wystaje. Ale generalnie wydaje się być nieco taki jakby ładniejszy, przynajmniej w samej grze. Takie kolory są przynajmniej pewniejsze. Dobra, zróbmy tutaj jeszcze snipe w okienko, niestety nie trafiłem. Może jakiś Cooksier Pinch dla widza. Spróbujmy. Bang! Dobra, to nie wejdzie. Dobra, spróbujmy jakiegoś double reseta może. Okej. Okay. Dziwnie się w powietrzu lata. Nie wiem, czy to nie ma innego hitboxa od poprzedniej formuły, bo poprzednia miała hitbox do minusa, z tego co pamiętam. A to nie wiem, czy nie będzie jakiś ten, jak się nazywa to auto, co on gra, breakout? No, że to nie będzie coś w stylu właśnie breakouta, czyli niższe auto. Dobra, zróbmy Masty Flicka. Nie był najbardziej soczysty, ale to oczywiście ode mnie zależało, że ja zepsułem. Polećmy na kolejną próbę jakiegoś flip reseta. Aj, no, nie wiem, generalnie bardzo niskie się wydaje to auto, a zarazem długie. Tak jakby to seryjnie nie był do minus, ale to zobaczymy. Potem na hitboxach to zerknę na stronce. I bang! Potężny ground pinch, 10 na godzinę. Dobra, kolejna próba jakiegoś double reseta. I nie złapałem go zupełnie, nie mogę coś wyczuć. Obstawiam, że te koła, co są tutaj widoczne, są dużo szerzej niż w rzeczywistości. W sensie wizualnie wyglądają na szersze niż hitbox na to wskazuje. Przez co może być problem właśnie z flip resetem, ale to zaraz sobie potwierdzimy tą teorię. I przez przypadek zdobywamy bramkę. W ogóle dajcie znać, czy oglądacie Formułę 1, czy komuś kibicujecie. Ja pamiętam, że właśnie kiedyś kibicowałem, chyba Fernando Alonso się nazywał. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem, ale właśnie jeździł w barwach Ferrari. No i oczywiście wcześniej Kubicy, ale to... A, niestety kontuzja się wydarzyła i... Chociaż w sumie jak kontuzję już złapał Kubica, to już zupełnie nie oglądałem tego formuły. Dobra, zobaczmy hitbox. Ogólnie to na oficjalnej stronie z hitboxami jeszcze nie widzę informacji, ale wyczytałem z artykułu, że jest to hitbox do minusa jednak. No i ogólnie tak jak obstawiałem, te koła wystają po lewej i po prawej. Zderzak przedni, czy tam skrzydło to się nazywa, też wystaje dosyć mocno. No i bolid wizualnie jest niższy niż jego hitbox, więc na pewno będzie to ciężki pojazd do wyczucia, ale dobra, zagrajmy jeszcze jeden mecz freestylu i na koniec jeszcze ranked będzie. No i dobra, Jerry Scary! To jest nasz kolejny przeciwnik. Zobaczymy, czy teraz wiedząc, jaki to ma hitbox, będzie łatwiej strzelić jakieś klipy. Przeciwnik też ma w sumie do minusa, to znaczy też. No my mamy hitbox do minusa, nie konkretnie do minusa, ale... wiadomo o co chodzi. Spróbujmy strzelić jakiegoś Masty Flicka z tego. Oj, nie był to dobry Masty Flick. Dobra.
I co to się stało? No to chyba sam mój ja władował, bo tak naprawdę nawet nie patrzyłem na ekran przez chwilę. Zbrałem boosta. Dobra, zróbmy Mastiego. Oczywiście wyszło to akurat coraz potężniej, jak nie mam przyspieszenia, żeby podlecieć. Dobra. Znowu teraz Masty Flick, tylko tym razem mamy więcej boosta. I corner it! O, jakby to weszło, to by było tak piękne. Znowu sobie tutaj podlećmy. Masty Flick i braknie mi przyspieszenia. Ogólnie to strasznie rozprasza to wystające skrzydło tak naprawdę. Wiem, że to dziwnie brzmi, ale przez to, że to skrzydło wystaje, to macie tak jakby inne wrażenia, że samochód inaczej się zachowa w powietrzu chociażby, czy tam na ziemi. I to tak niestety wchodzi w piłkę i też inaczej się obraca niż tak jakby logika wskazuje. No nie jest to takie super przyjemne ogólnie. Dobra, spróbujmy koksir pincha, w sensie silnik pincha. Czemu ja mylę nazwy tak jakoś w tym odcinku? Dobra, podlećmy na reseta. Nie zdobyłem. Zdobyłem? Ej, co to było? Ej, to było ładne. A ja nie wiem, co to się stało tak szczerze. W sensie zrobiłem w końcu reseta, takiego, którego myślałem, że nie mam. I to jeszcze zdablowałem w okienko. Co to się stało? Ale ładne to było. Dobra, spróbujmy na reset. Drugi reset i jeszcze double, jakby się udało z takiego konta władować, ale to chyba zbyt ambitny plan był. Dobra, przeciwnik się poddał. No więc przechodzimy na mecz rankingowy, oczywiście 1v1, nasza ranga to Grand Champion 3 Divizja 2. I ogólnie życzcie mi powodzenia, bo tak szczerze, to tym autem na razie nie czuję się jakoś super wybitnie. Zobaczcie tutaj, jak ten spoiler, w sensie spoiler, jak to skrzydło przednie wchodzi w piłę. No i dobra, nasz przeciwnik to Asik EU. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Dobra, spróbujmy nie stracić gola już z kick-offa. Okej, on sobie zabrał to do boku. Jest gituwa. Może to wywalę trochę. Zbierzmy sobie boosta. On to kopnął do nas, co może być bardzo korzystne. Dobra, dodajmy strzał. Sobie będę cofał na pełnej. To nie jest in. Ale dostaliśmy demo i on to właduje, co nie? No, nie uważałem zbytnio i dostaliśmy demo niestety. Dobra, może będziemy pierwsi do boosta. Udało się. I teraz dobrze by było, strzeliśmy bramę. Dobra, fliczek zbyt potężny, dominusowe fliki to są potężne. Dobra, podlećmy tak, żeby go przestraszyć trochę. Tylko tyle. Tutaj jakieś fejki, tutaj może jakiś flik. Wykopmy mu. Demo? Udało się go zdemować i to powinno być bramka. Dobra, udało się strzelić, ale musiałem się skupić, żeby się nie skupiać tak jakby na tym spoilerze z przodu. Czemu ja to nazywam spoilerem? Skrzydle, czy tam zderzaku? Chyba skrzydło się to nazywa profesjonalnie. Ale żeby się skupić i kopnąć dobrą częścią auta, a nie tak, że nieistniejącym hitboxem. Dobra, przebijamy go. Dobrze by było to teraz odbić tutaj, zdemować go może? To by było piękne, ale nie uda się. I stracimy bramę. Dokładnie, tracimy... Albo nie, leci w słupek? Dobra, leci jednak w bramę. No i co, fake kickoff to chyba będzie najlepsze rozwiązanie. On niestety się spostrzegł i to uderzył. Potężne 50, zabiera sobie na ściankę, może być lipa, jeżeli sobie dobrze setupuje. Czy to jest dobry setup, to nie wiem. Dobra, zepsuł ogólnie. Podlecę na Ariala, to nie jest dobry pomysł, ale już trudno. Okej, okay. Zobaczmy, czy to wybije dobrze. Spróbuję go zdemować. Dobra, udało się. Teraz szybko. Nie, masakra, że się zrespił po tej stronie. Tutaj challenge może od razu, za wysoko fliknął, ale i tak dobiję. Dokładnie, 3 do 1 dla typka. Dobra, wznowienie wygrane. Dobrze by było to strzelić, zanim on to zrobi. Nie, nie siedzi mi też flik tym autem. I stracimy gola, chyba że się odbije tragicznie. Dobra, odbiło się tragicznie, jest gituwa. Spróbuję to zostawić nawet. I teraz mógłbym to strzelić, ale... za wolno to zrobiłem, zbierzmy boosta, gituwa. Dostałem bumpa, co nie jest korzystne, ale sobie przebijemy piłę. Spróbuję to jeszcze wykopać mu. Zbierzmy to sobie do boczku mniej więcej. Zbierzmy tutaj boosta. Zagrajmy sobie do boku. Nie będę z tym leciał, bo to nie ma sensu. Sobie... No dajmy mu kopnąć. I teraz kontratak, dostałem bumpa. Dobra, gol po wznowieniu to zawsze cieszy. 4 do 2. Dalej jest szansa na wygranie w sumie. Kolejny gol po wznowieniu. Nie tym razem, raczej chyba, że on się podpali na strzał i zmisuje i będzie kontratak, to by było piękne.
Albo zrobimy coś takiego i będzie też gold dla nas. 4 do 3 jest gituwa, ale tutaj więcej farta niż czegokolwiek innego. I spróbuj może zrobić kick of scrap killi, tak jakby. Że, no dobra, chyba scrap killa nie giną na tym wznowieniu. Ale to chodziło mi o taki specyficzny slow kick off. Dobra, to podbił, szkoda, że to udało mu się zrobić. Ale może jeszcze i tak strzelimy bramkę. Zostawmy go tutaj, wywalił się. I zdążymy, dobra, 4 do 4. Ważne, że przeciwnik też się wywala. Nie wszystko musi być zależne od nas. Dobra, wznowienie fajnie zrobione. Tu sobie przyjmijmy na dół. I huknę może. Nie no, znowu ten spoiler walony. Jak mnie to irytuje, że ja to nazywam spoilerem. Czemu w ogóle to coś tutaj jest? Skrzydło. I jeszcze straciłem bramę, bo się zagadałem. Poddaj mecz! Nie no, żartuję. Dobra, kick-off wygrany. Dostaliśmy kopa. Może spróbuję ceiling shota. Albo fejknę go. Oj, jednak się nie dał fejknąć. Szkoda, że nie poleciałem na tego ceiling shota, bo to by było kozackie jednak. Po zastanowieniu. Tutaj dobre... Dobre rozczytanie, dobry bloczek, kopnijmy od ścianki. Teraz fake. Nie dał się fejkować, ale strzelmy tak. Niestety znowu się nie udało nic zrobić. A on się teraz jeszcze sfejkował nas tak jakby przez przypadek chyba, albo nie przez przypadek. Nie, nienawidzę tego auta. Nie kupujcie go naprawdę, chyba że ktoś jest fanem Formuły 1. On jest tak tragiczny, no nie będę tutaj owijał w bawełnę. Jeżeli był odcinek z poprzedniego Formuły 1, to też było tragiczne. I to na pewno też tak mówiłem, ale naprawdę jest tragedia. Tym się nie da grać. Nie wiem dlaczego w ogóle dodałem auta, które się tak bardzo do hitboxa nie dostosowywują i dlaczego nie są w stanie przygotować nowego hitboxa, jeżeli jest dużo tego typu samochodów. No to by nie było dużo pracy, żeby zrobić prostokąt, który bardziej dowzorowywuje kurde, samochód w gierce. Ale naprawdę, jak ktoś by go kupił, no nie polecam go kupować. Nie wiem, do czego go w ogóle porównać. Jest chyba darmowa formuła, która jest dużo krótsza i która będzie pewnie grywalniejsza, ale i tak jest słaba w gierce. No nie lubię mówić negatywnych emocji, ale ten samochód naprawdę jest mega cienki i ten samochód też jest mega cienki. Zresztą ten Ford F1, nie wiem, czemu się zdenerwowałem, ale też jest mega cienki. Ogólnie drażni mnie to, że te samochody mogłyby być bardzo fajne, grywalne, gdyby po prostu się postarali i zrobili do tego hitbox dostosowany. Ale z jakiegoś powodu tego nie robię. No i potem weź graj czymś takim, co teoretycznie wygląda fajnie, ktoś sobie kupi, bo jest fanem Formuły 1 i potem tym się nie da grać, bo zderzek wystaje o 3 metry. No, także żeby to jakoś podsumować, to zestaw ten kosztuje 1100 kredytów. Nie jest to jakoś turbo dużo jak na jeden pojazd, jeszcze tutaj mamy jakieś skiny. No ale prawdę mówiąc, chyba tylko i wyłącznie fanom Formuły 1, co chcą mieć po prostu w kolekcji samochodów w rokecie Bolid, są fanami, no to im to polecam zakupić. Jeżeli ktoś myśli, żeby tym grać mecze rankingowe, to ogólnie, no nie wiem, nie polecam totalnie. Jest tak duże przekłamanie hitboxa i tak jest to źle odwzorowane, że naprawdę tym się po prostu nieprzyjemnie gra. Nieprzyjemne są obroty w powietrzu i piłka ci wchodzi w zderzak. No kurde, w skrzydło to z przodu. To jest tak nieprzyjemne, że to jest masakra, no. Pewnie da się to mniej więcej wyczuć po dłuższej grze, ale no po co... Po co po prostu? No ale żeby trochę pozytywniej zakończyć film, to powiem, że przynajmniej ładnie wygląda ten bolid. No a tak to już nie będę raczej przedłużał, życzę wam miłego dnia. I to by było na tyle. Elo, elo.